Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was open boxing. Tak, znalazłam troszkę skarbów w internecie, więc postanowiłam przygotować film z nowościami. Nowości, które będą w przyszłości testowane na moim kanale. Ale przed tym, zanim przejdziemy do testowania, chciałabym wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie pod poprzednim filmem. Wygrany już został wybrany, już wie o tym, że wygrał. Niedługo paczuszka powędruje do tej osoby, więc mam nadzieję, że się ucieszy i że mu się spodobają wygrane. A teraz chciałabym was poinformować, że to nie koniec wygranych. Teraz zaczynamy kolejny konkurs. Zasady są takie same jak w poprzednim konkursie. Do zgarnięcia kolejny box, który przygotowałam. Zasady jeszcze napiszę na dole, w opisie, żebyście wszystko na pewno wiedzieli. Macie tylko napisać, dlaczego właśnie wy powinniście dostać tego boxa. Mogą być fajne, wymyślone historie na ten temat, dlaczego ty powinieneś dostać boxa. Chętnie sobie poczytam fajne rzeczy, naprawdę chętnie wam oddam tego boxa. A teraz przejdźmy do oglądania. A więc zacznijmy. Otworzyłam sobie pudełeczko, tak jak wcześniej mówiłam, kosmetyki będą w większości rozpakowane, albo po prostu tak. Chciałabym wam pokazać, jak to wygląda. I to nie jest kosmetyk, to jest świeczka. Zamówiłam świeczkę. Przyszła ona w ten sposób właśnie zapakowana, w taki przedarty papier. I już wam pokazuję. Jest to świeczka od Boni. Jest to ekoświeca truskawkowa. Kupiłam ją na Boni. Wygląda w ten sposób. Tutaj mamy napis. Ta świeca została wykonana ręcznie, specjalnie dla ciebie. Niech umili ci każdą chwilę. Ja bardzo lubię świece. Ostatnio bardzo padają mi w nos. Szukam świecy, która będzie idealna, będzie miała mocny zapach, intensywny, będzie w domu ładnie pachniało. I postanowiłam wypróbować właśnie taką świecę. Więc zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. Dam wam na pewno znać. Jest ona truskawkowa. Jest ona wykonana, zaraz wam powiem. Tutaj jest napisane. Czy wiesz, że nasza świeca wykonana jest ręcznie z wosku sojowego. Całkowity czas palenia naszej świecy to około 50 godzin, więc jest wykonana ona z wosku sojowego. Więc jestem ciekawa, czy ta świeca się sprawdzi, czy spełni moje wymagania. Mam dosyć dużo świec w domu, ale szukam tej jedynej, więc zobaczymy. Ona była właśnie, to jest w słoiku, była zapakowana w taki papier. O, widzę, że jeszcze dostaliśmy tutaj krówkę, więc spoko. Myślę, że jest dobrze zabezpieczona, nic się jej nie stało. Przyszła do mnie bardzo szybko, więc zobaczymy. A może nawet sobie ją odpalimy, będzie nam tu świecić w trakcie. Naprawdę, jak wącham ją, to przepięknie pachnie. I przepięknie wygląda. A teraz przejdźmy do otwierania kolejnego produktu. Jak widzicie, już sobie zapaliłam świecę. Jeszcze nie wspomniałam, że świecę kupiłam za 39,90 na promocji na stronie Boni. Kolejnym produktem jest produkt taki maluśki. Chciałam wam położyć, ale widzę, że tutaj się prześwietla. Jest to produkt od Milk Make'a. Kupiłam ten produkt na Vinted, znanym wam. Jest to baza pod podkład. Ostatnio oglądałam kogoś, jakąś youtuberkę, już nie pamiętam jaką, i bardzo polecała. A ja poszukuję dobrej bazy pod podkład, więc no spróbujemy. Kupiłam ją na Vinted za 35 zł. Sprawdzałam na Seforze, kosztuje 65 zł za te 10 ml, bo tutaj jest 10 ml. Jest to baza nawilżająca. Działa kojąco i nawilżająco. Przygotowuje skórę pod makijaż. Zawiera wodę aloesową, kwiat wiśni, kwas hialuronowy, witaminy z grupy B. Nawilża on skórę bardzo, więc powinien być spoko. Posiada również jeszcze ekstrakt z nasion konopi, które działają nawilżająco i wygładzająco. I jest to produkt przyjazny weganom, bez składników zwierzęcego pochodzenia, więc myślę, że może być to fajne. Wygląda on w ten sposób. Otworzę z opakowania i wygląda tak. 10 ml pompeczką. No, mam nadzieję, że będzie on spoko, ponieważ ja ogólnie zawsze mam jakiś problem z bazami. Albo mi się ślizgają te podkłady, więc wypróbujemy ten.
I wypróbujemy ten podkład. Boże, podkład, co ja gadam. Wypróbujemy tą bazę z podkładem, który jeszcze niestety do mnie idzie. Coś długo trwa wysyłeczka, ale już niebawem u mnie będzie i nagram film testu podkładów, które niedawno się pojawiły w sklepie Glam Shop, który bardzo lubię, ale podkłady są nowością, więc chętnie je sprawdzę i zamierzam sprawdzić właśnie na tej bazie. A teraz przejdźmy do kolejnego produktu. Tutaj mamy kolejną paczuszkę, to było kolejne zamówienie, zapłaciłam za nie około 115 zł i mamy tutaj, tak, mamy tutaj podkład Tarte Face Tape Foundation, zaraz wam zbliżę. Oczywiście jak nie ma kamerzysty, to tak właśnie wygląda. I jestem bardzo ciekawa tego podkładu od Tarte. Jest on w kolorze, tutaj nie widać, porcelain, czyli bardzo jaśniutki. Na pewno też zrobimy test tego podkładu. Jest to podkład wegański, o pełnym kryciu, który nie obciąża skóry, nadaje matowe, naturalne wykończenie. Jest on wodoodporny, kamufluje on zaczerwienienia i niedoskonałości. Kupiłam go za 60 zł na Vinted, a cena, która jest w Sephorze, bardzo mnie zdziwiła, ponieważ na Sephorze, tutaj mamy ile mililitrów? 30 ml i na Sephorze ten podkład kosztuje 185 zł, więc zapłaciłam za niego wręcz dwa razy taniej. Więc naprawdę nie wiem, czy po prostu ludzie sprzedają, bo on jest taki zły, ale no wierzę w ten podkład. Tarte to jest bardzo dobra marka, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Kolejnym produktem jest Becca, tutaj próbuję złapać ostrość, Becca Glow Gloss. Jest to pomadka, jest to kolor, już wam mówię, jest to kolor opal. Znalazłam ją na Sephorze za 125 zł, ale ja oczywiście znalazłam po taniości na Vinted za 30 zł. Swoją drogą na Vinted znalazłam panią, która właśnie sprzedaje tak fajne rzeczy. Naprawdę, te rzeczy są od tej pani i jeszcze kilka mam od niej. Naprawdę, bardzo fajny, szybki kontakt, nie ma problemów, nie muszę na nic czekać, pani wysyła od razu. Nie wiem skąd ona ma te kosmetyki, ale mi się to podoba. A kolejnym... No tak, musiało tak być. A kolejnym produktem, który był w tym zestawieniu, przypominam, to wszystko kupiłam za 115 zł, bo tam była jeszcze jakaś zniżka czy coś tam. I kupiłam taką małą próbkę bazy wygładzającej. Tutaj jest, nie wiem, 3 ml za 13 zł, też na Vinted tej pani. Na Sephorze ta baza z Benefitu kosztuje 189 zł za 22 ml, więc też moim zdaniem bardzo drogo. Z tych produktów chyba jestem najbardziej zadowolona. Na pewno też pojawi się test tego podkładu. Zobaczymy. A teraz chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że świeca już zaczyna pachnieć, więc może to jest to. Więc bardzo jestem zadowolona. Na pewno test tych rzeczy będzie na kanale, więc czekajcie. A teraz przejdźmy do kolejnych produktów. I kolejnym produktem jest Huda Beauty Ruby Obsession. To jest po prostu... chciałam trafić na tą paletkę gdziekolwiek. Bardzo bolało mnie to, że nie kupiłam kalendarza adwentowego z Sephory. Ale on był bardzo drogi. Mogłam kupić 5 innych kalendarzy za cenę tego jednego. Była tam ta paletka. Znalazłam na Sephorze, że kosztuje ona 139 zł. I hit, ja kupiłam ją na Vinted za 40. Więc po prostu skaczę z radości. Naprawdę jestem zadowolona, jest to oryginalna paletka, na pewno sprawdzone, już wam otwieram, oczywiście muszę wam pokazać kolory, na pewno zrobimy make-up tą paletką. Jest lustereczko, tutaj folijka, wszystko się zgadza. Teraz wam pokażę. Zaczniemy od tego beżu. Jest normalnie taka aksamitna, jak ją dotyka. No beż jak beż, ładny. Kolejny, tutaj ten błyszczący. Cudowny, cudowny, ja jestem po prostu zachwycona. Kolejny, weźmiemy ten. Jest taka konsystencja fajna, aksamitna. Naprawdę. Szał. Przepiękne kolory. Naprawdę myślę, że ta paleta jest warta swojej ceny. Już mi palców brakuje. Tutaj do sprawdzania, weźmiemy tutaj.
No, ten kolor akurat jest taki nie mój. I tych trzech matów chyba nie będę wam pokazywać. Zostawmy coś sobie na później. Ale naprawdę, paletka ta chudy za 40 zł. Ja po prostu umarłam, ja jestem w szoku. Nie mogę się doczekać testu tej palety. Zresztą widzieliście na jakimś filmie, ja posiadam paletki podróbki chudy, które były z Primarka. Więc możemy zrobić test, jeśli chcecie. Oryginał kontra podróbka. Chętnie coś takiego zrobię. A teraz przejdźmy do kolejnego produktu. No i w tym miejscu zaczyna być trochę mniej przyjemnie, ponieważ kupiłam tego boksa, było napisane box super testy, hit Instagrama, Benefit, Tarte, Mac Gratt. No ale niestety nie pykło, nie dogadamy się chyba z tym. Zapłaciłam za tego boksa 100, od razu mówię. I mamy tutaj, oczywiście jak coś słyszycie w tle, no to ja zawsze jak gadam do kamery, to albo wstanie usza, albo wstanie luna. Teraz oczywiście wstała usza i pije wodę, więc bardzo was serdecznie przepraszam za to, jeśli to słychać. Ale nic nie poradzę. A więc tak, jedyny produkt w tym boksie, ten boks był za 100 zł, jedyny produkt, który mnie zainteresował, jest to, właśnie zaraz się skula mi tu drugi produkt, jest to liner. Muszę tutaj sobie poradzić jakoś. Jest to liner. Jest to liner Tarteist Start. Liner kosztuje w Sephorze 115 zł, więc no nie mam w zwyczaju kupowania takich drogich rzeczy. Żeby tam było więcej rzeczy, to byłabym zadowolona, że dużo na tym zyskałam w fajnej cenie. No ale tutaj jakby to jest jedyna rzecz, która jest nowa. Widać, że jest nieużywana. Z tej strony mamy kredkę czarną, bardzo intensywna czerń, a z drugiej strony mamy liner i on jest bardzo ultra cienki, co mi się bardzo podoba i bardzo mocno napigmentowany. Więc akurat z tego produktu jestem zadowolona, widać tutaj wszystko, że on jest świeży, że on jest nieużywany, nie macał go już, no ale niestety. Drugą rzeczą jest tusz, jest to Pat McGrath Labs. No ja nie ufam temu tuszowi. Ten tusz na Sephorze jest napisane, że kosztuje 139 zł i nie uważam, żeby on był świeży. Po pierwsze, ciężko się otwiera, jakby był zaklejony wręcz. I tutaj widzimy takie, że on już był użytkowany. No niestety, ale to widać. Tego się nie da ukryć. Dosyć, że jest porysowany z każdej strony możliwej, nie wiem czy to widać. To widzę tutaj, że on był używany. Jest tusz dookoła zakręcania, więc musiał być używany, więc ja takiego tuszu nie użyję. Sorry, może jak kogoś, nie wiem, komuś się to podoba, to używa, no ja przepraszam, niestety tego nie użyję. Jeszcze w tej paczuszce był, zaraz znajdę, bo nie mogę znaleźć, był, chyba chodziło o to, że to jest hit Instagrama. Egyptian Magic krem. Ale słuchajcie, mi się też wydaje, że on był tutaj pacany. Nie wiem, czy to widać. No ja się boję takich rzeczy osobiście, więc też już odpada. A swoją drogą sprawdzałam ten maść, to nie krem, maść. Kosztuje ona na Sephorze za 30 ml 79 zł. My tutaj mamy mililitrów 7,5, więc niedużo większa. No ale i tak myślę, że to ląduje do kosza. Niestety. I jeszcze tutaj, co mam wam do pokazania, to ilość próbek, jakie dostałam, to jest po prostu przekomedia. Już wam tutaj wysypuję te próbki. W życiu nie miałam tyle próbek. Co tylko normalnie oczy zapragną. Już wam tutaj pokazuję. Tu są próbeczki. Jeszcze w tym boksie, o którym mówiłam, znalazłam taki jakiś mały kremik i szminkę z Sephory. Dwa małe kremiki. No i jeszcze dostałam Rizis. Nie wiem, czy te Rizis wliczały się za ten używany tusz. Ale spójrzcie, czy ta pomadka jest nieużywana w takim stanie? No nie sądzę. Widzę tu jakieś włosy. No nie wiem, czy to widać na kamerze. Staram się jak najwyraźniej wam pokazać to. No ale niestety nie wygląda ona dla mnie na nieużywaną, więc myślę, że też wyląduje w śmietniku. A tutaj macie
ilość próbek, które dostałam. Dostałam jakieś kremy, już tutaj mam ostrze. Dostałam jakieś kremy Safaur, dwa takie malutkie próbeczki. Kolejne, też z tej samej marki, jakaś próbeczka. Kurczę, co jest z tą ostrością dzisiaj? Kolejne, Nuxe Paris. Też jakiś kremik, tutaj większy kremik. Oczywiście musiała być próbka podkładu. Oczywiście nie w moim kolorze, standardowo. Próbka bazy. Tak, to jest baza. Przypuszczam, że ona się w ogóle oderwała od tego, tak? Tutaj od tego. Rituals of Sakura. Próbka balsamu, który już testowałam. Mini próbka Versace. Jakiś perfumik. Kolejne coś takiego. No po prostu zostałam zasypana i tutaj Nux i Origins. Zostałam zasypana próbkami, po prostu. Może kiedyś zrobimy jakąś pielęgnację próbek. Po prostu schowam sobie do jakiejś jednej saszetki i przygotuję coś takiego jak makijaż próbkami albo coś takiego, bo dosyć dużo tego mam. Szminki też się znajdą, jak widać, bazy i tak dalej. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Głównie z paletki Huda. Zaraz wam pokażę wszystko. Jeszcze chciałabym dodać, że ciężko zmywa się ten liner start, więc musi być naprawdę dobry. A teraz przeniosę tutaj wszystko i przejdziemy do podsumowania. A więc tak wyglądają moje zdobycze. Więcej jest tych pozytywnych, takich jak Tarte, Becca, Milk, Pore, Huda Beauty, nawet ten liner start, chociaż ja zazwyczaj nie używam linera, ale mam coś w głowie, mi siedzi on takim, z takim fajnym make-upem. Mamy dużo próbek. No ogólnie jestem zadowolona, tylko bardzo nie podobał mi się ten używany tusz i używany ten Egyptian Magic. Więc na pewno jest to warte tego, ile wydałam. Łącznie wydałam, przypuszczam, z 250 zł. A wartość tych kosmetyków jest ponad 500, więc ja to jestem mistrzynią w odnajdywaniu takich rzeczy. A oto box, który możecie wygrać wy. Znajduje się w nim henna do brwi, maseczki, cienie, dużo lakierów, balsam do rąk, rozświetlacz w płynie, kredka do ust, zestaw cieni, Bella Pierre i inne rzeczy. A żeby wygrać tego boxa, musicie zalajkować ten film, dać w nim łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i oczywiście w komentarzu napisać, dlaczego właśnie wy macie otrzymać tego boksa. Chciałabym, żeby te komentarze były fajne, śmieszne, pomysłowe. Naprawdę, pokażcie, na co was stać. Chętnie wyślę wam tego boksa. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o konkursie, zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!